W pewnym sensie program Bardzo Młoda Kultura zakłada budowanie kapitału społecznego na styku dwóch sektorów, kultury i edukacji. Wczoraj cały dzień rozmawialiśmy o kapitale społecznym jako o pewnym zasobie, który można świetnie rozwijać, wykorzystując narzędzia właściwe dla kultury, jak i dla edukacji. Oprócz tego mamy do czynienia z liderami działalności kulturalnej i działalności edukacyjnej w swoich środowiskach. Ci liderzy są wręcz predysponowani do tego, żeby ten kapitał społeczny w swoich środowiskach lokalnych budować. W ramach drugiej części rozmawialiśmy o barierach i potencjałach współpracy sektora edukacji i sektora kultury. Okazuje się, że nie ma wcale jakichś negatywnych nastawień jednego sektora do drugiego. Jest dużo zrozumienia, wzajemnego szacunku i sporo o sobie już wiemy. Zarówno przedstawiciele kultury o przedstawicielach środowiska oświatowego, jak i odwrotnie. To bardzo dobrze rokuje. Widać, że tworzą się te więzi, tworzą się relacje i ten kapitał społeczny na styku kultury i oświaty buduje się również w ramach tych spotkań, które organizujemy w programie Bardzo Młoda Kultura.